Docinek pierwszy, czyli dodatkowy odcinek do odcinka pierwszego. Nie omówiłem wszystkich shapeów, dlatego teraz szybciutko pokażę jeszcze kilka kształtów, które możemy wykorzystać. Omówię jeszcze oprócz rectangle shape'a, który wykorzystaliśmy w odcinku pierwszym, circle shape i convex shape, czyli koło i wielokąt. Przy okazji. Macie tutaj przykład, jak można stworzyć listę różnych shapeów. Otóż i Circle Shape, i Rectangle, i Convex korzystają z takiej klasy bazowej, zresztą w sumie abstrakcyjnej Shape. Dlatego tworzę sobie listę wskaźników na taką klasę, bo obiekty tejże klasy nie mogą być utworzone, gdyż to jest taka abstrakcyjna klasa, ale wskaźniki mogą jak najbardziej. Dzięki temu uzyskam efekt taki, że będę mógł sobie. Inne shape już dziedziczące po klasie shape, tylko te konkretne, jak circle Shape, Convex Shape i inne a ściślej to wskaźniki na nie pododawać do jednej i tej samej listy. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Przypominam też, że kiedy używamy tego wskaźnika, a chcemy usuwać obiekty z tej listy, to nie wystarczy usunąć wskaźnik, ale jeszcze wcześniej trzeba by było zwolnić pamięć, tak abyśmy nie robili jakichś takich wycieków, jakichś takich obiektów, które rezydują w pamięci, a nic się z nimi już. Po stracie wskaźnika zrobić nie da. No więc mamy tu listę jakichś kształtów. Dlaczego listę? Bo gdybym chciał coś usunąć z listy ze środka, to usuwanie z listy, jak wiecie, jest tak samo wydajne, niezależnie od tego, czy jest to środek, początek, koniec. A w wektorze, na przykład, usuwanie wydajne jest tylko z ostatniej pozycji wektora. Dlatego lista. Obecny programik zaprezentuje tylko tworzenie takiego circle shape'a, convex shape'a i wyświetlenie całej listy takich wyprodukowanych obiektów. Zobaczcie, kiedy kliknę sobie prawy przycisk myszki, to ta moja bind mouse, która jest metodą głównego obiektu app, to co mam wykonać? No Mam wykonać jakąś lambdę. Czyli co w tej lambdzie się znajdzie? Otóż, a no właśnie, tworzę sobie nowy wskaźnik na circle shape, a następnie konfiguruję sobie to kółeczko. I tutaj wykorzystałem swoje jakieś losowe, losujące, przypadkowe liczby funkcje, które są tutaj w tulsach. O tutaj możemy sobie podejrzeć. Dopisałem jeszcze kilka tutaj dystrybutorów, na przykład dystrybutor 0100, czy taki, co mi będzie losował coś od 0 do 100, i będzie to liczba całkowita. No więc weź tutaj większą liczbę spośród. 20 A coś losowego i to jest set radius, czyli po prostu ustawiamy sobie promień koła. Kolor koła, domyślamy się, że random color no to jakiś losowy kolor, który tutaj wstawię, też w toolsach o takie ogólne jakieś metodki sobie możecie znaleźć. O random color, jak tutaj na ciało tej funkcji spojrzymy, to będziemy mieli, o tutaj random color, po prostu zwracam jakiś kolor, gdzie każda składowa jest losowa, itd. Tak tak Także. Wszystkie te funkcyjki będziecie mieli w tych plikach spakowanych, także nic tu nie tracicie. No i co tu mamy dalej? Tutaj sobie ustawiamy set origin, czyli punkt zaczepienia ja go ustawiam dokładnie na środek koła, czyli patrząc na lokalny układ współrzędnych, to ten środek jest dokładnie tam, jakbyśmy ten promień chcieli dwa razy ustawić. No, o X przesuwamy się o promień, w y o promień no i lądujemy w środku kółka. Także to jest oczywiste. No i tutaj właśnie taka y, własność koła, że mogę ustawić z ilu punktów się składa. Domyślnie bodajże z 30, ale to nie bierzcie na słowo, trzeba by to było zweryfikować. Natomiast ja mogę sobie to koło zbudować z innej ilości punktów, i wtedy tak naprawdę nie będzie to koło żadne, tylko będzie to taki wielokąt foremny. Zresztą za chwilę to zobaczycie. Ja tu będę losował, że tylko trzy punkty może mieć moje koło. No to trójkąt jak nic, a nie żadne tam koło. Ale może też mieć tych punktów więcej aż do 100. No takie sobie zrobiłem założenie, wymysł mój taki. No i co? Mogę sobie pokazać też ile takich punktów mam. Mogę też się do każdego z punktów dobrać, przeczytać lokalnie jego współrzędne w tej figurze. GetPointem można tylko pobrać punkt, nie da się tam nic zmienić w tym punkcie niestety. No ale to jest założenie, że te punkty są takie foremne, one już są tam na sztywno, nic się im nie da zrobić. Convex Shape pozwoli nam takie punkty definiować samodzielnie, ale to za chwilę. No i cóż, Set Position, tam gdzie kliknę prawym przyciskiem myszki, to tam gdzie ona jest, to w tym miejscu spozycjonuję ten te kółeczko. No i dodam wszystko po prostu do moich shapesów, czyli do tej listy ze wskaźnikami na shape. I to samo moi drodzy, mam tutaj też bindujemy, tylko że środkowy przycisk myszki i tu będziemy Convex Shape'a pojawiać. Przy czym tutaj każdy punkt, który się składa, tak jak tutaj mamy domyślnie ilość punktów i one są ładnie foremnie tam poukładane, tak tutaj mogę sobie lokalne współrzędne tych punktów dowolnie poukładać. Mówię sobie, weź tutaj zbuduj figurę z pięciu punktów, takich wierzchołków, nie? I tutaj lokalnie zacznij. Pierwszy lewy górny, róg, lewy górny róg. Potem troszkę się przesuń do dołu i w prawo. Potem idź bardziej w prawo, ale zachowaj wysokość, i tak dalej, i tak dalej. Ostatni nie musi być znowu pierwszym, on i tak potraktuje to jako takie wierzchołki. Więc ten ostatni i tak będzie połączony z pierwszym, co za chwilę zobaczycie. No i cóż, też losuję tu jakiś kolor, jakąś pozycję, dodaję dokładnie do tej samej listy. A tu jeszcze będę miał taką taki mały sprawdzian czy ruszam myszką ale to za chwilę zobaczycie no i cóż teraz te dwa bindy te dwie akcje prawego przycisku i środkowego one są tu oczywiście w tych domyślnych moich funkcjach do after pressed event prawda? więc tutaj już ta moja app wszystko robi ja tylko sobie tutaj podbindowałem nic już nie muszę więcej się martwić to co tutaj jeszcze tak, tak sobie ręcznie zrobię, żeby coś tam wam pokazać, to jeszcze zobaczycie za chwilę. A na razie skompilujmy to, skompilujmy to. Dobra. I teraz, moi drodzy, uwaga, wciskamy prawy przycisk i pojawiają się o różnej, o różnym promieniu figury, w zasadzie koła, ale w praktyce figury foremne jakieś wielokąty. Tu widzimy trójkąt się zbudował, tu mamy sześciokąt. Jeżeli tych punktów jest tam już więcej, wylosowanych, to tak naprawdę będzie to praktycznie zawsze koło, ale przy troszeczkę mniejszej ilości widzimy, że się tu jakieś wielokąty budują. Środkowy teraz przycisk. Uwaga! Środkowy, o niech tu będzie po lewej stronie, widzicie? Punkt 0, 0, potem trochę. W dół, potem tu w prawo, do dołu, jeszcze się cofam, bo tam aż minusy dałem, więc się cofam niż punkt początkowy, ale punkt zaczepienia jest tu, gdzie klikam. I to jest ciągle taka sama figura, bo tu tylko kolory losowałem, a wszystkie punkty są identyczne. Ale widzicie, że nie jest to już nic foremnego, można sobie te, te punkty ułożyć w jakiś sposób i zrobić cokolwiek. No i mam tu jeszcze coś takiego, co teraz pokażę, a potem sobie to krótko omówimy. Rysowanie. Coś takiego. Lewy, lewy przycisk myszki trzymam i dopóki trzymam i jeżdżę, maluję. Jak puszczam, to nie maluję. Patrzcie, trzymam i jadę, maluję. Zatrzymam, nie maluję. Jadę, maluję, zatrzymam, nie maluję. Czyli o. I to wszystko się dodaje do listy. Lista coraz bardziej spuchnięta. Przy okazji na konsoli widzicie, że jeżeli dodam nowy element, to się pojawia z ilu punktów się wylosował, jaka jest jego, jaki jest jego chyba promień. No, coś takiego. Uwaga. Lewy przycisk zatrzymuje, nie rysuje. Ruszam, maluję. Zobaczymy, jak ten efekt się zadział. A dlaczego to się. No bo tutaj będziemy wykonywali dokładnie to, co prawym przyciskiem robię, czyli yy, rysuje to, co było przybindowane do prawego, czyli po prostu tę figurę foremną. No i zobaczmy, jak to zrobione zostało, że tak się rysują ciurkiem te losowe figury. Po pierwsze tutaj robię sobie test, czy nie zaszło zdarzenie ruszania myszką. To jest taki ogólny event mouse mode i moje wydarzenie app typ porównuję do tego zdefiniowanego od górnie wydarzenia. I teraz, jeżeli się zaczęło dziać, to sobie zapamiętuję, że się zaczęło dziać jako prawda, gdyby nie, to po prostu tam fałsz. Z tym, że tu jest to tak dziwnie trochę, że jeżeli się ruszę i nawet przestanę, to ciąż jest ten mouse mode zapamiętany, że ruszyłem. Zatem ja sobie tutaj zapamiętuję, że ruszyłem, ale tu po tym, jak sprawdzę. Popatrzcie, co sprawdzam. Przy czym uwaga, tu nie sprawdzam wydarzenia. Wydarzenie sprawdziłem sobie tutaj, a tu jestem w każdej klatce obrazu. Nie tylko kiedy się coś zadzieje, tylko po prostu non stop. I co tu robię? Że jeżeli ciągle mam wciśnięty lewy przycisk myszki, to akurat jest ta moja metodka i tu jest, że się zadział ruch, to odpalam tak ręcznie łopatologicznie, odpalam lambdę, która się kryje w tej własności mouse pressed function i tutaj do tego prawego przycisku się odwołuję. Przy bindowaniu tego prawego przycisku, to dokładnie właśnie do tej własności ląduje ta lambda, więc ja mam tutaj tak Fizycznie przywołuje, o zobaczcie tutaj te dwa nawiasy, mówią, wywołaj to jako funkcję, prawda? Więc jawnie się do tej funkcji odwołałem. Ona nie ma nazwy, ale jest no, w mapie tejże ukryta pod tym kluczem mouse right. Zatem każe się wywołać tej funkcji, którą tu sobie zbindowałem. No i po tym, jak ją wywołam, mouse mode już jest fałszem, czyli lekki ruch. Jedna figura, żeby nie było tak, że stoję i patrzcie, jak to bym ukrył i tego nie ma, a teraz skompiluję to, to patrzcie, co się zadzieje. Ano, zadzieje się coś takiego, uwaga, rysuję i jak nawet nie ruszam, tylko trzymam myszkę, to on ciągle na tam rysuje. A nie do końca mi o to chodziło, no chyba, że ktoś chciałby taki efekt, tylko wiecie, wtedy i tak widać te ostatnie figury, a ich tam w tle stoi ze 100, więc wydajność to słaba. Więc lepiej zrobić co so na przykład, o właśnie, o tak, se. Że tylko jedną namaluję, potem już nie. Kiedy test na nowo się tutaj zaczyna, kiedy jakieś inne zdarzenie myszki się zadzieje, wtedy to zdarzenie już zwróci fałsz. A jak nie, to ono ciągle będzie jakby podtrzymywane jako prawda. No, powiem tak, te zdarzenia w SFML-u trzeba sobie tak ręcznie powklepywać. Możecie sobie w dokumentacji SFML a klasę Event dobrze obejrzeć. One są niby dobrze opisane, niby wszystko jasne, ale właśnie nie do końca czasami wiadomo, jak one się zachowują. Tak intuicyjnie trudno jest to zgadnąć, i niby powinno być to takie intuicyjne, ale są takie sytuacje, kiedy się okazuje, że nie do końca. Dlatego czasami trzeba jakieś sobie zmienne pomocnicze zrobić, żeby coś zapamiętać, żeby coś zmienić. Ogólnie ja tu będę podawał jakieś takie gotowe rozwiązania, ale poszukajcie też własnych, popatrzcie. Być może. To jest tylko raczej moje takie złudzenie. Może, on, może jest wszystko ok, może mi się tylko wydaje, że trochę są takie jakieś niejasne te zdarzenia, niejasno jakoś opisane w SFML. No i cóż, to tyle. To taki krótki odcineczek. A może jeszcze ta linijka. Zobaczcie tutaj, zwykłym forem przechodzimy przez te wszystkie shapey I cóż, no, tu w sumie referencja wskaźnika. Na oryginalnym wskaźniku pracuje. Tak naprawdę nie jest to też potrzebne, ale AppW. I wiemy, że nasze okno ma metodę draw i tu wystarczy pobrać to, co się pod tym wskaźnikiem kryje. Dlatego, że draw wskaźników nie rysuje. Dlatego tutaj ten element wyłuskuje i już sam kształt po prostu wyświetlam, niezależnie ile ich tam do tej listy dodało. Lena, dzisiaj w tym dodatku. docinku.